O zieleń w mieście, a czasem wręcz o każde drzewo, rabatę, o kwietne łąki, o parki, które mają nam gwarantować czyste środowisko, wysoką jakość powietrza i zbawienny chłód latem, walczy słowem i uczynkiem naprawdę bardzo pokaźna część mieszkańców miasta. Dym, spaliny, pyły kłują w oczy i płuca, brak cienia daje się we znaki w sposób równie oczywisty. Odczuwamy te problemy szybko i na własnej skórze. Ale jest też coś, czego na co dzień nie widzimy. Jak pan myśli, w jaki sposób mieszkańcy Suwałku pozbywają się zużytego oleju spożywczego? No pewnie tak jak większość mieszkańców pozbywa się go po prostu dolewając go do rur kanalizacyjnych. Oczywiście nie jest to właściwy sposób pozbywania się. To powoduje dla nas jako firmy utrzymującej kanalizację sanitarną wiele komplikacji. Te komplikacje to przede wszystkim lepki tłuszcz zmieszany z innymi nieczystościami, osadzający się we wnętrzu rurociągów, odprowadzających ścieki do miejskiej oczyszczalni. Ten olej po ostudzeniu w kanalizacji on przylega do ścianek, zbija się również w grudki. To powoduje zatory zarówno w budynkach, jak i jakby na sieci kanalizacji deszczowej. Mamy również problem z tymi tłuszczami na właśnie oczyszczalni, gdzie na tej kracie wstępnej często takie bryły tłuszczu trafiają i są odseparowywane i trzeba je wyciągać później ręcznie. Natomiast no, tłuszcz generalnie nie powinien trafiać do kanalizacji sanitarnej, powinien być zlewany tutaj do pojemników i odstawiany do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Tak. Do PSZOK-u jednak taki rodzaj odpadu nie trafia. Dlaczego? Bo trafia do kanalizacji. Zapytani o zalecany sposób pozbywania się zużytego oleju spożywczego, choćby z frytkownicy, skierowaliśmy do suwalskiego ratusza. Oczekujemy na odpowiedź.